Rozpoczynam skan. Skanuję identyfikator plików. Sprawdzanie identyfikatora. Zgodnie. Wykryto broń. Zostanie zablokowana do chwili wyjazdu. Dane zgodne. Witaj. Odkażanie kombinezonu. Dane zgodne. Witaj, Sam Porter Bridges. Malingen, nie. Przepraszam. Przepraszam. Kocham cię. Nie musisz nic mówić. Dobrze znów cię słyszeć. Powinnam była ci powiedzieć. Chciałam ją ocalić. Nie mogłam. Nie musisz nic mówić. Lokne. Musisz naprawić jego Cupida. Nie ocaliłam dziecka, ale ty ocalisz świat. Uda ci się. Kocham cię. Słyszysz? Zawsze. Na zawsze. Spraw. By świat był jednością, dobrze? Taką jak my. Tak wiele przeszło. Nie miałam pojęcia. Myślałam, że specjalnie zerwała naszą więź. Że ukradła nasze dziecko i uciekła. Naprawiłam Cupida tak, jak chciała. Ogranicznik powinien już działać. Coś ci powiem. Zanim wzięłam się do pracy, przeanalizowałam kod. Widać, że ktoś przy nim grzebał. Chyba, że pamięć zaczęła mi szwankować. Ktoś pozmieniał twój kod? Pozmieniał to może przesada. Powiedzmy, że to nie była moja ostatnia wersja. Ale dzięki temu w końcu zjednoczyłam się z Malingen. Może już znaleźliśmy sprawcę. Zmarła pod gruzami, wciąż nosząc nasze dziecko. Jej K odeszło na drugą stronę, ale
H pozostało przy naszej martwej córce. Była wszystkiego świadoma. Dlatego nie zapięła kajdanek. Chciała ukryć swój stan. Nie mogła używać swojego wynalazku. A wszystko po to, żeby ocalić mnie i dziecko. Siostro? Słyszę cię. Znowu jesteśmy jednością. Jak w brzuchu matki. Pamiętasz? Malingen. Lokna. Dzięki tobie węzeł graniczny jest wreszcie w zasięgu. Ty też, Lokne. Twoja praca pomoże nam zapewnić ciągłość działania sieci chiralnej. Razem może zdołamy dostać się na zachód. Słuchaj, Sam. Jest coś, o czym musisz wiedzieć. Przyjrzeliśmy się danym z momentu, w którym trafiłeś na żołnierzy. Mieliśmy tylko dźwięk, co nie oddaje całości obrazu, ale zasłyszane języki, nazwiska i określenia, rozpoznana amunicja. Wszystko zdaje się wskazywać na to, że byłeś na polu bitwy sprzed ponad 100 lat, z czasów I wojny światowej. To nie był sen i nie była to halucynacja. Może przeniosło cię do innego wymiaru, czy coś takiego. Sądząc po niezgodności czasów, być może trafiłeś na plażę. Niestety pewności nie mam. W każdym razie nie słyszałem o plaży, która stała się polem bitwy. Ale kształt plaż formuje wola ludzi, którzy je zamieszkują. Może Hartman będzie miał lepsze wyjaśnienie. Plaże to jego konik. Niestety wciąż jest poza siecią chiralną. Na razie lepiej odpocznij. Nie ma sensu roztrząsać nierozwiązanych spraw. To, co robisz, jest...